wam powiedzieć a propos konferencji, że to, co pastor mówi, jest prawdą, dlatego, bo po śmierci Rafała ja miałam depresję. Różną. Ja sobie robiłam testy depresyjne, w którym poziomie jestem, bo wiedziałam, że już jak osiągnę jeden z najniższych poziomów, tam już jest, że trzeba iść do psychiatry po leki, więc ja to regularnie sprawdzałam. I zdarzyło się tak, że rok temu po tej konferencji w poniedziałek rano obudziłam się bez depresji, bez gniota, bez niczego, to po prostu odeszło. Ja przez ten rok miałam obniżone różne, z różnych powodów nastroje, ale depresja i gniot do dzisiaj nie wróciły. I nikt się o mnie nie modlił na tej konferencji, żeby depresja odchodziła. Nie, po prostu jarzmo i Boża obecność, która była przez te 3 dni, złamała to. Ja jeszcze potem przez 2 tygodnie sprawdzałam, czy to nie są tylko euforia i emocja po konferencji, ale okazało się, że nie. Dlatego tak jak Biblia mówi, że my już nie samym chlebem żyjemy, ale słowem, który pochodzi z ust Bożych, objawieniem, to są 3 dni, że to objawienie, jakie jest Jezus, naprawdę łamie jarzmo. Że ty nie wiesz, co Bóg ma dla ciebie. Ja nie szłam na konferencję z oczekiwaniem, że odejdzie depresja, ale odeszła. Ja trochę byłam z gośćmi, trochę usługiwałam. Ty nie wiesz, co Bóg ma dla ciebie. Nie wiesz, jaka ciemność odejdzie, co nowego się zacznie, jaki grzech odejdzie, jaka ciemność, nie wiesz. On po prostu będzie ci usługiwał, łamał jarzmo, bo jesteś dla niego ważny. I czasem ktoś się pyta, a dlaczego w domu się tak nie dzieje? W domu też tak się dzieje. Ja wiele cudów też przeżyłam w domu, ale Jezus mówi, gdzie 2 albo 3 zgromadzonych w imię Jego, ja jestem. I tu nie będzie 2, nie będzie 3, będzie nas więcej. I gwarantuję wam, że każdy, który zrezygnuje z długiego weekendu, by tu być, nie pożałujesz. Dlatego, bo ja dostałam rzecz, którą nie da się kupić pieniędzmi. Dostałam zdrowie, dostałam coś, czego nawet jak będziesz milionerem, nie kupisz, bo czasem niektórzy ludzie biorą leki, czy chodzą na terapię, a depresja trwa. U mnie odeszła, pewnie złożyło się na to wiele rzeczy, ale faktycznie w poniedziałek rano, kiedy się obudziłam, nie było gniota, nie było ciężaru i do dzisiaj to nie wróciło, więc dziękuję ci, Jezu. I was naprawdę zachęcam, bo czasem się mówi, a co się może wydarzyć? Właśnie piękne jest to, że nie wiesz, co pięknego może się wydarzyć, ale na pewno coś pięknego dla ciebie się wydarzy. Jezu, ja dziękuję ci. Wstańmy.